Dzień dobry, witajcie. Wpadłam tu się przywitać, bo no bardzo długo mnie tu nie było. Mieliśmy bardzo ambitne plany na sobotę i niedzielę, jeżeli chodzi o nas, nasz vlogmas. Chcieliśmy pokazać wam kilka fajnych miejsc w Warszawie, no ale niestety nie udało nam się tego dokonać, ponieważ się rozchorowałam w nocy z piątek na sobotę, się źle poczułam. No i naprawdę, przez ostatnie dni było ze mną naprawdę źle. Wczoraj poczułam się trochę lepiej, dzisiaj czuję się, można powiedzieć, już dobrze. Także bardzo się cieszę, bo strasznie się stresowałam, że nie wyzdrowieję do świąt. Ale wszystko idzie, ojku, wszystko idzie ku dobremu. Także nie ma się co już stresować, bardzo mnie to cieszy. W międzyczasie oczywiście otwierałam moje kalendarze adwentowe i wylosowałam w nich masę rzeczy. Za chwilę je wam pokażę, ułożyłam to sobie wszystko na stole. No jest tego dużo, bo to jest chyba raz, dwa, no z 6 dni aż. Tak, z 6 dni. Także pokażę wam to szybko i za chwilę pewnie usiądę przy choince i zapakuję prezenty, bo jest trochę tych rzeczy do zapakowania. Ale to wszystko zobaczycie. Myślałam, że pokażę wam nasze prezenty po Bożym Narodzeniu, ale w sumie nie ma u nas za dużo niespodzianek. Wszyscy jesteśmy duzi i sprecyzowaliśmy swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o prezenty. Także może już dzisiaj o tym opowiem. Dobra, to przejdźmy do tego, co leży na stole. Poczekajcie, odwrócę się. Dobra, tu są moje zdobycze. I zacznijmy może od Only Bio, bo jest tego najmniej. Mamy tu intensywną... O, sorki. Przydałoby mi się może odoświetlenie trochę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mamy tutaj intensywną maskę proteinową, maskę ochładzającą kolor włosów. A tutaj jest taka... Ostrzy mi się to. Maska, a w zasadzie odżywka bez spłukiwania. Także bardzo fajnie. To już mam pod swoim prysznicem, używam tego. Uważajcie tylko, żeby z tym nie przesadzić, bo włosy mogą się zrobić od tego lekko zielonkawe. Jeżeli chodzi o Body Shopa, to wylosowałam ostatnio dwa kremiki do rąk. Jeden o zapachu mango, drugi mamy o zapachu brytyjskiej róży. Tutaj jest, co my tu mamy? O! To jest scrub. Scrub do ciała. To jest ekstra, to jest maseczka z solą himalajską, bardzo mocno oczyszczająca, pięknie zwęsza pory, ale uważajcie, jeżeli macie delikatne buzie. Tego jeszcze nie używałam, przyznaję się bez bicia, chociaż miałam to w poprzednim kalendarzu, jakoś tak nie mogłam się przemóc. Julka mi poleciła, żeby tego użyć, bo to nie jest to, co ja myślę, że jest, czyli jest to balsam do ciała, ale o bardzo delikatnej konsystencji, czyli nie pozostawia takiego tłustego jakby filmu na buzi, chciałam powiedzieć na ciele, i szybko się wchłania. Tutaj mam w wersji zapachowej mango. I ostatnia rzecz, do kompletu był też szampon i odżywka, we wcześniejszych filmach wam to pokazywałam. Tutaj mamy balsam do ciała. Jeżeli chodzi o Body Shopa, to jest tyle. Jeżeli chodzi o Rituals'a, no to standardowo przy niedzieli była świeczka, tutaj zapach złapie mi, Precious Amber. Powiem wam, że z tych czterech świeczek, które były do tej pory, ta najmniej przypadła mi do gustu. Ona nie pachnie brzydko, pachnie ładnie, natomiast tamte podobały mi się po prostu bardziej. Tutaj mamy no, balsam też do ciała, o zapachu, za którym chyba średnio przypadam, ale używałam teraz właśnie balsamu z Ritualsa i one się bardzo fajnie wchłaniają, więc muszę przemyśleć, czy zboleje ten zapach i to sobie zostawię, czy jednak powędruję to gdzieś dalej. Tutaj taka ciekawostka, tutaj mamy taki booster do buzi z bakuchiolem. Coś, to mnie mega ucieszyło, będę miała taki zapas zapachów do domu po tych świętach, że naprawdę, no, perfumy do domu w tej wersji, powiedzmy, że ink, relaksującej, bardzo fajnie. Dzisiaj z kolei wylosowałam dziką figę. To są patyczki, tutaj do kompletu mamy patyczki. Pamiętajcie, jak używacie takich rzeczy, że te patyczki trzeba przekręcać. Najlepiej robić to co tydzień. Niektórzy o tym nie wiedzą. Moja mama miała i tego nie przekręcała. I tutaj coś, co mnie cieszy najbardziej, ja tego używałam i
Ogólnie cały czas powtarzam, że nie lubię olejków i naprawdę tak jest, ale to jest taki olejek, który nie zostawia właśnie też tłustego filmu, tylko szybko się wchłania i ojejku, chciałabym, żebyście zobaczyli, jak to na żywo się mieni, bo mieni się jeszcze bardziej niż tu w kamerze, ale przepiękny jest ten olejek. On zostawia właśnie takie drobinki na ciele, także na jakieś wakacje, wyjazdy, na opalone ciało, absolutnie hit. No, tyle jeżeli chodzi o moje zdobycze kalendarzowe. Uzbierała się tego trochę, za chwilę sobie to odłożę, a teraz przejdę do pakowania prezentów i może zacznę od tego. To jest taki stroik, on jest tutaj. Kupiłam go też dla siebie. To będzie taka drobnostka dla mojej babci. Mam go w dwóch sztukach, bo będzie dla mojej babci i dla mojej mamy. Mojej mamie w tym roku jakoś tak wyszło, że nie zrobiliśmy do tej pory jeszcze żadnego konkretnego prezentu. Moja mama, z tego co z nią mówiłam, będzie chciała na, ale to dopiero na wiosnę, perfumy. Także co się odwlecze, to nie ucieczę. No, więc tutaj będzie taki skromny prezencik, tak żeby coś pod tą choinką jednak było. No a po perfumy poczekamy do wiosny, żeby tam się zastanowiła, jaki dokładnie zapach chciałaby dostać. No. Mam coś tu jeszcze pod ręką, żeby wam pokazać? Mam. Julka, która do nas dzisiaj przychodzi razem z Mariuszem. Tak się składa, że w styczniu ma też urodziny, więc dostanie już od nas awansem prezent urodzinowo-świąteczny. Wybrałam zestaw z Ritualsa, dlatego że no, próbuję Julię do tej marki przekonać. Ostatnio dałam jej taką miniaturową piankę, którą miałam i faktycznie jej się to spodobało, więc stwierdziłam, że kupię jej set w zapachu chyba, który lubię. No może nie najbardziej, ale jest to jeden z moich ulubionych. Tak naprawdę większość zapachów z Ritualsa lubię, ale do tego częściej wracam. Bardzo lubię też właśnie ten zielony. Ink. Ale wybrałam to, bo pachnie bardziej słodko i tak wydaje mi się, że też bardziej świątecznie. Jeżeli chodzi o ten zestaw, poczekajcie, spróbuję wam to pokazać, tak żeby nie uszkodzić tego pudełka. Odstawię sobie tą kamerę i to podniosę. O! Tutaj są cztery bestsellery, czyli jest pianka w wersji pełnowymiarowej, są perfumy do domu, jest peeling do ciała i balsam do ciała. I powiem wam, bo ja mam taki set też, w sensie no nie kupowałam go w taki sposób, ale uzbierałam te rzeczy gdzieś tam w różny sposób. Jak użyjecie tej pianki, a potem się wysmarujecie tym balsamem, to naprawdę nie musicie już używać perfum, bo wasze ciało tak pięknie pachnie, ale gdybyście stwierdzili, że chcecie pachnieć jeszcze mocniej, to jest oczywiście też mgiełka zapachowa o tym zapachu, ja ją posiadam i to jest naprawdę, jak się ma wszystkie jakby produkty z tej linii, to jest sztos. Ciało tak pięknie pachnie, przychodzi to oczywiście na ubrania, które potem też pięknie pachną, także same ekstra rzeczy. No, to będzie dla Julii, a żeby Mariusz nie był poszkodowany, ponieważ tak jak mówię, to jest prezent świąteczno-urodzinowy, no to dla Mariusza mamy taki zestaw skarpetek. Tutaj są świąteczne choinki, tutaj Mikołajej prezenty, druga skarpetka oczywiście wygląda inaczej, tu się kryje taki Mikołaj, tutaj mamy taki las. Także ekstra. Mega mi się podoba, że w Many Mornings te skarpetki są dwie różne. O, tutaj na etykietach dobrze to widać, to wam pokażę. No, mamy Many Mornings, nie mogę się wysłowić, w galerii Mokotów, także fajnie, bo pod ręką. Dobra, z rzeczy, które mam pod ręką, to tyle. Biorę się zapakowanie, potem wam pokażę, co jeszcze mam. Zanim przejdę jeszcze do pakowania, już pojawiły się tu moje wstążki. Pokażę wam torbę, którą mam i to będą prezenty dla Adasia, dla Chrześniaka Andrzeja. Tutaj mamy no, sporo ciuszków. Mamy też jeszcze książeczkę, ale to dlatego, że będzie to prezent świąteczny i będzie tutaj też taka drobnostka z okazji imienin. Ja zawsze miałam takie poczucie, że to jest no właśnie poszkodowanie, jak się dostaje jeden prezent na dwie okazje. Teraz jak jestem duża, widzę to inaczej, bo to po prostu jest jeden porządny prezent zamiast dwóch pierdółek, ale umówmy się, dla dzieci znaczenie ma ilość często, nie jakość. Także tak, po kolei, może poczekajcie, ustawię sobie kamerę na statywie, będzie mi trochę łatwiej wam to pokazywać. Pierwsza rzecz to jest, o, może jeszcze jednak wezmę ją w rękę. Pierwsza rzecz to jest coś takiego typowo świątecznego,
Tutaj mamy kczura Donalda, który sobie zasuwa na nartach. To jest z Pepco. Mogę Wam nawet pokazać cenę. 15 zł. Kolejna rzecz. Wybraliśmy spodenki. Spodenki, które są z serii Batmanowej. To już było z Smyka. Kosztowało to 50 zł. Powiem Wam, że wydają się wąskie, a Adaś ma takie jakby nie za chude nóżki, ale testowaliśmy to w sklepie i to jest materiał, który bardzo się rozciąga. Także tutaj taki subtelny batmanik tylko w rogu, tutaj taki szary, no i tutaj napis żółciutki. I to był właśnie taki trzypak. Mamy też koszulę, koszula też jest chyba z Pepco, z myszką Miki. Bardzo podobną kupowałam Kolinkowi, w sensie w podobnej kolorystyce. Ale nawet była ta koszula, którą kupowałam Kolinkowi, ale nie było jej w rozmiarze, w którym bym jej potrzebowała. I się powtórzę, to kosztowało 30 zł. Tak, ale urocza, uważam, jest ta myszka Miki. Tutaj mamy coś takiego śmiesznego moim zdaniem. Tata Adasia no jest taki mocno właśnie maszynowy, także to trochę z myślą o nim też i to było na wyprzedaży za 15 zł. Kolejna koszuleczka, taka śmieszna w bobery, też za 15 zł. Tutaj mamy kolejną taką typowo świąteczną rzecz. Myszka Miki z prezentem, koniecznie na święta coś czerwonego i to widzę, że też kosztowało 15 zł. No i ten sweterek, który absolutnie mnie zauroczył, jest przepiękny, to jest już ze Smyka, kosztowało ile? 30 zł na wyprzedaży za pół ceny, także ekstra. Mamy też jeszcze książeczki, no więc zaraz sobie to podzielę i stworzę z tego prezent świąteczny oraz osobny prezent imieninowy.